Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj będziemy próbować ten challenge Last to First na nowym torze w Jeddach. I tym razem, bo już po wyjściu nowego patcha, możemy sobie ustawić realistyczne osiągi, więc mogę nawet pojechać Hasem i mieć bolid na poziomie Mercedesa. I tak samo inne boty będą na tym samym jakby poziomie, to znaczy będą mieć bolidy po prostu równe. Także więc pojadę na równych osiągach tutaj wszystkich bolidów botów. No i zobaczymy, czy da radę wygrać z ostatniego miejsca, jadąc na równych osiągach bolidem Hasa, ale to jest nieważne, ale pojedziemy sobie tutaj, tak, bolidem Hasa. Damy sobie realistyczne osiągi z tego, co widzicie. No i bierzemy Nikitę Mazepina oczywiście. Także tutaj sobie damy, tak, przepisy, flagi, rygorystyczne ścinanie zakrętów. To jest ważne. Następnie struktura weekendu, jedno okrążenie kwalifikacyjne i w sesji 25%, bo standard, jeśli chodzi o moje challenge Last to First, i ustawienia symulacji, chodzenia zwiększone, raczej standard, no i poziom trudności jest 110, tak jak zawsze. No i tutaj jeszcze prognoza pogody, to znaczy bezchmurnie jedziemy, tak jak normalnie będzie w Arabii Saudyjskiej, no nie powinno padać, więc... Dobra, zobaczymy. Tutaj na tym torze boty nie są jakieś mega szybkie, z tego co widziałem. Ale zobaczymy, czy da radę wygrać, startując z końca i to przy wyrównanych osiągach bolidu. Także lecimy. Dobra, rozpoczynamy okrążenie pomiarowe. Jak widzicie, kwalifikacje dają ustawienia czasu realizm. Kwalifikacje tutaj są rozgrywane jeszcze za dnia, z tego co widzę. Oczywiście to okrążenie unieważnię, żeby startować z końca. Jest ta sekwencja szybkich zakrętów przed nami. Dużą prędkością wchodzimy. Nie. Prawie na pełnym gazie. Zobaczyłem ścianę na wyjściu. DRS. Jak możecie zauważyć, po lewej stronie, w lewym górnym rogu, Mazepin jest na pierwszym miejscu. Także prowadzimy kwalifikacje. Z nami kolejna szykana. Ścięło coś. No i dalej prowadzimy. Będziemy zaraz kończyć drugi sektor. Ale tutaj zaraz setne. Szykane. Dobra, już wiem, gdzie jest setne. Setne tam na wyjściu, na prostą startą. Teraz mnie Hamilton wyprzedził. Jestem trzeci. Jak widzicie, duch Hamiltona jedzie przed nami. Dopiero w trzecim sektorze. Po tym wyprzedziły. Hamowanie do ostatniego zakrętu. No i tutaj zetniemy, pojedziemy na skróty. Byśmy startowali z końca. No i chyba o niewiele przegraliśmy, o zaledwie, nie wiem, 0,2 pole position, gdybym ukończył okrążenie i ścinając toru. Jaki ja czas zrobiłem? 27,4, więc byłbym na trzecim miejscu, bo tam było pokazane w tabelce, na trzecim miejscu byłem przed przekroczeniem linii mety. Także Hamilton z pole position, zobaczy, jakie są różnice między kierowcami, jak są wyrównane osiągi. Teraz można zobaczyć, kto, jaki bot jest najszybszy w grze. Jak widzicie, różnica między Maxem jest dosyć mała, a potem między resztą stawki jest duża, bo Max tutaj 68 tysięcy straci do Hamiltona, a Bottas już 30. I potem mamy już taki ścisk kierowców. A kto był najwolniejszy z całej stawki? Najwolniejszy był Latifi. Latifi jest najwolniejszym botem, więc dosyć ciekawa sytuacja. Ciekawe właśnie jest to, że można po prostu zobaczyć, które boty są szybsze, które są wolniejsze. Dobra, lecimy z wyścigiem. Dobra, jak możecie zauważyć, wyścig rozgrywa się w nocy. No i będziemy próbować tutaj wygrać ten wyścig z ostatniego miejsca. Dobra. Lecimy. Na dohamowaniu do T1 pozyskać kilka pozycji, jak widzicie. Tsunoda zrobił potężnego dive'a.
naprawdę spory tłok. A z Russellem dojeżdżamy do 3. Te 4 nawet jest. Sekwencja szybkich zakrętów przed nami. Ależ tutaj boty mocno zwolniły. I teraz dojeżdżamy do lewego łuku i tutaj może Tsunoda zaatakuje. Nie, trochę daleko. Wewnętrznej też nie. Teraz może na wyjściu lepsza trakcja. Ale brakuje prędkości na prostej. Teraz na wyjściu tutaj z tej szykany. Tsunoda się porobił razem ze Strollem i Alonso i gdzieś to wykorzystuje. O matko, na żyletki. Na żyletki tutaj wyprzedziliśmy Alonso. Ależ, no ledwo się tam zmieściłem, zaryzykowałem wszystko, żeby tam wejść. Pytanie, czy Alonso się nie zrewanżuje? Nie. Alonso będzie chciał robić, nie chce Ersu za dużo zużyć, bo mi zaraz zabraknie. No i wyjeżdżamy na prostą startową. Jesteśmy już na 12 miejscu! A mi to z najszybszym okrążeniem. Tam jeszcze 12 kółek. Tutaj na dohamowaniu do tej czwartej, przepraszam, czwartego zakrętu, drugiej szykany, gdzie no mega szybko się zbliżamy, bo ty bardzo wcześnie tam hamują. W szybkich zakrętach są na to. Tak gdzieś Sainca zrobimy? Nie. Szykana i tutaj wyjście jest kluczowe. Na wyjściu może się zbliżymy. Tak jest, mamy o wiele większą trakcję, lepsze wyjście. I teraz będziemy mieć wewnętrzną do następnego zakrętu. Zderzyliśmy. Ale Sainz nie chciał odpuszczać, teraz musiał. Teresu nie ma. I przed nami jest Perez. Następnie Raikkonen. 40 lat, proszę Państwa, i w pierwszej dziesiątce na wyrównanych bolidach tutaj jedzie Kimi. No i kończymy drugie okrążenie. Rekord w pierwszym sektorze na zielono, drugi i czy będzie rekord okrążenia? Tak jest, Nikita Mazepin z najszybszym... A, przepraszam bardzo, Lance Stroll. Lance Stroll, po tym jak go wyprzedziliśmy tam, kiedy walczył z Alonso. Troszeczkę się... Ciekawe jest zobaczyć właśnie stawkę kierowców biegających się na wyrównanych osiągach. Zobaczcie, które boty są tutaj szybkie, a które wolne. Teraz gdzieś tutaj Pereza na wewnętrzną. Idziemy. Perezowi tak jest. Ma szybkiego łuku. Jesteśmy przed kierowcą Red Bulla. A ta szybka szykana. Z nami Raikkonen. Także fajnie by było zobaczyć prawdziwe F1. Tych 20 kierowców by... jednym i tym samym bolidzie, albo no po prostu no wyścig w 20 tych samych bolidach. To musi być bolid zrobiony przez zespół, który... albo przez nie zespół, a przez nie wiem. No, przez kogoś musi być zrobiony, ale tak, żeby po prostu ten kierowca nie znał tego bolidu, nie? Liczyły się czyste umiejętności. Zrobiliśmy teraz najszybsze okrążenie. To jakby Mercedes taki zrobił jeden bolid, no to wiadomo, że Hamilton Bottas by mieli przewagę, bo wiedzą jak Mercedesa może bolidy. To by chciał być zespół, który... albo dla którego nikt nie jeździł. Dobra, na razie jesteśmy na P10. Jak widzicie, stawka przed nami jest mega zbita przez to, że każdy ma ten sam bolid.
ciężko komukolwiek odjechać. Więc wygląda na to, że jest dosyć łatwo tutaj walczyć o wygraną, ze względu na to, że no nikt ci nie odjedzie praktycznie. Cała stawka tutaj jest prawie zbita, no oprócz tam tych 5 kierowców z tyłu. Cały czas jest walka przed nami. Ależ tutaj walczą. Ile tam jest? 7-8 typa przed nami, o matko. Co tu się dzieje? Po zewnętrznej jakoś może opieć. Kolejnych 3 kierowców zaraz zrobimy, może. Nie, tutaj od wewnętrznej nie da rady. No zablokowali mnie. Gasli teraz tutaj po wewnętrznej. A my ich wszystkich we 3 spróbujemy na wyjściu zrobić. No prawie się udało. To Ricardo zrobiliśmy sobie. Ricardo tutaj nam pod łokieć wchodzi. Ależ to jest walka. To się wa... Tak to jest, jak dasz każdemu ten sam bolid, jeśli chodzi o osiągi. Wszyscy walczą. Teraz widzę, że McLaren prowadzi byś. Pan Norris, bo Ricciardo wyprzedził. No i już jesteśmy na P7, na 5 okrążeniu, jeszcze przed nami pit stop. Nie wiem, to chyba był drugi warning, więc muszę uważać. Dobra, Gasly'ego będziemy wyprzedzać. Rewanżować, bo używa airsu. Ale tutaj jak mamy od wewnętrznej, to on już potem pasuje tego drugiego wierzchołka Gasly. Zbyt szerokiego łuku by rozpoczynał zakręt. Stanowić zwolnić. No i jesteśmy przed Pierrem i przed nami jest Bottas. Tutaj na prostej startowej przydałoby się porobić Bottasa, bo będziemy mieć DRS bez problemu. No i wychodzimy na P5. No i przed nami Verstappen, Leclerc, Norris i Hamilton. Jedni... No, taka czołówka, jeśli chodzi o kierowców w F1. Jeśli chodzi o ich umiejętności, tempo. Cztery różne bolidy, ale te same osiągi. No i Mazepin za nimi z rekordowym czasem okrążenia. No, mamy lidera na wyciągnięcie ręki po 6 okrążeniach, więc troszeczkę za łatwo. Mi się wydaje, że gdybym jechał na realistycznych osiągach w Mercedesie, to byłoby ciężej. Mercedes chyba dalej nie jest najszybszym bolidem 3F1 2021. Nie czytałem nic o update'zie, jeśli chodzi o osiągi bolidu. Ale... No stawka byłaby bardziej rozbita, to na pewno, bo już widzicie, no atakujemy 4. i 3. pozycję. O, prawie byśmy jechali w Leclerca. Hamilton teraz na czele. Leclerc, Norris. Nie wiem, kiedy te boty zjeżdżają. Przyjdźmy za okrążenie. A, chyba nawet przyciągnę ten stint troszeczkę. Teraz. Hop. Cały czas tam Leclerc próbował walczyć, ale spasował. Tutaj troszeczkę bandu żyliśmy na wewnętrznej. No i przed nami Norris i Hamilton. Zbliża.
pytanie, czy na tym okrążeniu boty zjadą nami? Berg leci. O kurde, zajechałem. To schodzi po wewnętrznej. Charles Leclerc. Nie wiem, czy zjeżdża dalej serwis. Czy zjeżdża? Nikt nie zjeżdża. Verstappen zjeżdża, robi pocinę. Blokujemy Leclerca. Z nami ostra walka między Norrisem i Hamiltonem. Leclerc od zewnętrznej nas próbował wyprzedzić. Schumacher w boksie. Norris prowadzi wyścig. Oj, tutaj gdzieś próbowałem szukać swojej szansy, ale nie było kompletnie miejsca. Faktycznie nie da się wyprzedzać w tej pierwszej sekcji szybkich zakrętów. A DRS razem z Hamiltonem i gonimy Norrisa. Na tym okrążeniu mamy zjechać do alei. Zobaczymy, czy przed końcem tego okrążenia będziemy na pierwszym miejscu. Więc będzie w tarapatach na tej długiej prostej. Będą na mnie i Nori i Hamiltona. Hamiltona robimy tutaj od zewnętrznej, starczy na miejsca chyba tak. Przed doganiamy Norrisa. Oj! Przestrzeliliśmy hamowanie. Hamiltonem walczymy tutaj na wjeździe do alei serwisowej. Jak widzieliście, tutaj można dosyć późno hamować. Pytanie, gdzie jest Verstappen teraz? Dobra, wyjechaliśmy przed Hamiltonem. Tsunoda został jeszcze na torze. Czemu mi hardy założyli? Nie chciałem hardów. Jesteśmy na drugim miejscu, wirtualnie na pierwszym. Także... dziewiąte okrążenie. Sporo do końca. I już prowadzimy wyścig. Jako Nikita Mazepin po starcie z końca. Bo Tsunoda jeszcze będzie zjeżdżał do alei serwisowej. Gdzieś tam w tył startował. Hej widzowie, skipnąłem te dwa kolejne okrążenia, bo nic się nie działo. Mamy 3 sekundy kary, to w sumie to się działo i mamy 3 sekundy przewagi. No prawie i nie wygramy tego wyścigu, ale no raczej wygramy. Także no, challenge się udał. Było, no nie powiem, zbyt łatwo. Nie spodziewałem się, że będzie tak łatwo na wyrównanych osiągach, no ale przez to, że stawka jest bardziej zbita, nikt nie odjeżdża, dużo kierowców między sobą walczy, każdy ma te same osiągi bolidu, to jest nawet czasami łatwiej wygrać wyścig. No ale też trzeba pamiętać, że tutaj boty w Arabii Saudyjskiej na tym torze to są dosyć wolne, no bo nie wchodzą z taką prędkością w te szykany, nie wykorzystują aż tak limitów toru jak my gracze. Także Nikita Mazepin wygrywa Grand Prix Arabii Saudyjskiej, Hamilton na drugim miejscu, Ricciardo trzeci. Także no dosyć ciekawy wyścig na początku, no ale szybko się skończył. Także widzowie, jeśli spodobał wam się materiał, dajcie łapeczkę w górę, ja jestem happy. No i widzimy się w następnych materiałach. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!